film. Mam tutaj paczuszkę, którą dostałam od firmy LadyMakeup.pl i będziemy ją zaraz razem otwierać. To będzie taki pierwszy film na moim kanale Open Box, typowo kosmetyczny film. Mam tutaj nóż, będziemy zaraz ją ciąć, zobaczymy co jest w środku i powiem Wam, że ja nie wiem do końca co się w niej znajduje, więc będę równie zaskoczona jak i Wy. No i powiemy sobie coś o tych produktach, zobaczymy co tutaj jest, może trochę potestujemy. Otwieramy. Powiem Wam, że ja jestem strasznie ciekawską osobą i to, że ja jeszcze nie otworzyłam tej paczki, zanim ten film nagrywam, to naprawdę szacunek dla mnie. Na początku widzę karteczkę od zespołu Lady Makeup. Bardzo fajnie. I co dalej? Jeśli ktoś nie wie, co to jest za gadżet, to jest to Beauty Blender. Tylko, że widzę, że tutaj jest jeszcze jakiś dodatek. Zaraz to otworzymy. Super, z tej gąbeczki się bardzo cieszę, bo chciałam właśnie przetestować. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Ja już miałam kiedyś tą gąbeczkę pomarańczową taką z Real Techniques, pewnie kojarzycie. I była bardzo fajna, z tym, że wykorzystałam dwie, jakoś przerzuciłam się na pędzle, już zapomniałam o tych gąbeczkach. No i tutaj mamy jeszcze oprócz tego taki dodatek mydełko do tej gąbeczki. I bardzo fajnie, ponieważ te gąbki ciężko domyć zwykłą wodą. No a zobaczymy, jak to mydełko się też będzie sprawować. Dalej mamy pędzelki z Sigmy. Jeden jest do podkładu, a drugi jest do różu. Jest on wykonany z włosia syntetycznego. I jeśli chodzi o to, jak on wygląda, jest prześliczny. Włosie jest mięciutkie. Mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawował. Fajnie, bo jest taki troszeczkę większy. Muszę sobie kupić jakiś pojemnik w ogóle na pędzle, ponieważ nic takiego nie mam, a takie pędzelki. Fajnie o nie zadbać. Przeznaczony jest również do nakładania produktów mineralnych, ale ja takich produktów nie mam, więc niestety tego nie przetestuję. Podobno nie gubi włosia i nie pozostawia smug, także zobaczymy, przetestujemy. Drugi pędzelek, który dostałam, jest to pędzel do konturowania F05. Ten pędzelek służy do nakładania pudru, różu oraz bronzera. Następną rzeczą jest maskara Volume Million Lashes z L'Oreala. Moja przyjaciółka ją uwielbia i kupowała ją bardzo często, ale ja jeszcze nigdy jej nie wypróbowałam. Tak chciałam ją kupić, chciałam, ale w końcu decydowałam się na inne tusze, więc super chętnie przetestuję. Jest to tusz, który rozdziela i pogrubia rzęsy. Ma silikonową szczoteczkę, sprawia, że włoski są uniesione, podkreślone i podobno 3 razy grubsze. To sprawdzimy za chwilę. Kolejną rzeczą, którą dostałam, jest taka rękawica do demakijażu i oczyszczania skóry. Ja widzę, że tutaj ta szczoteczka dostała parę nagród w 2012, 13 i 14 roku. Co oni tu piszą? Że usuwa cały makijaż tylko za pomocą wody. Innowacyjne mikrowłókna zmywają cały makijaż jak magnes. Wielokrotnego użytku, możemy ją stosować 3 miesiące. Jest idealna dla skóry wrażliwej, delikatnie peelinguje, pobudza mikrokrążenie, wygodny demakijaż w domu i w podróży. Polecana jest również osobom noszącym soczewki kontaktowe, czyli 100% ja. Ja mam soczewki praktycznie każdego dnia na oczach. Super, bardzo się cieszę, przetestuję. I na pewno Wam powiem w dalszych filmach, jak mi się ta szczoteczka, ta szmatka sprawdziła. Kolejną rzeczą jest kawiorowy wyszczuplający balsam do ciała. I ja w te rzeczy wyszczuplające nie wierzę, to znaczy... Wiadomo, że może troszeczkę one pomagają, ale żeby balsam wyszczuplił, no to musiałyby się tutaj zdarzyć cuda na kiju. Ja kiedyś już miałam ten produkt tylko w takiej miniaturowej wersji i bardzo mi się spodobał. On ma tutaj takie drobinki. Ta formuła zawiera ekstrakt z alg i z kawioru, dzięki którym skóra staje się intensywnie nawilżona i odżywiona. Balsam bardzo łatwo się aplikuje i szybko się wchłania. Mogę to potwierdzić, ponieważ już kiedyś stosowałam, tak jak mówiłam, próbkę tego produktu i bardzo się cieszę, że teraz mam pełnowymiarowe opakowanie 200 ml. Na pewno jest to fajny wspomagacz do ćwiczeń i do diety. Można coś takiego sobie stosować i na pewno fajnie ujędrnia, fajnie nawilża skórę i przecudownie pachnie, ponieważ ja już ten zapach znam i pamiętam, że byłam w nim zakochana, także cudowny, polecam, naprawdę, super. O, widzę, że jeszcze dostałam takie fajne nakładki na pędzle, żeby mi się nie poniszczyły. Super, bardzo dziękuję. Kolejną rzeczą, z której się chyba najbardziej cieszę, jest paletka z The Balm Nude Dude. Są to podobne kolory do tej, z której ja korzystam, z Naked Basic. Bardzo fajnie jest skomponowana ta paleta, ponieważ jest to taka paleta dla osób, które nie kombinują zbytnio w makijażu, ale potrzebują na co dzień coś tam na tą powiekę nałożyć. Są to odcienie matowe, perłowe, metaliczne, no i są tutaj też takie cienie z drobinkami.
Fajny jest design tej paletki, wygląda ona prześlicznie. Tutaj mamy jeszcze lusterko, pędzelek, no i sześciu mężczyzn w różnych kolorach skóry. Na pewno mi się będzie jej przyjemnie używało. Teraz niektóre z tych kosmetyków sobie przetestujemy, zobaczymy jak się sprawdzają. Głównie sprawdzimy tusz, paletę i pędzelek. Więc użyję tego pędzelka, który mam tutaj w zestawie. No i zobaczymy, co my tutaj wyczarujemy. Mój bardzo prosty makijaż oczu, taki zupełnie naturalny, codzienny, wygląda tak przy pomocy tej paletki. Teraz przetestujemy sobie ten pędzelek z Sigmy. Do konturowania nałożę nim róż. Super, z pędzelka jestem bardzo zadowolona, no i oczywiście z lusterka, które się też przydaje z tej paletki, ponieważ nie muszę brać kolejnego mojego, tylko korzystam z tego. I ostatnią rzeczą, którą chciałabym przetestować, to ten tusz z L'Oreala. Otwieramy go. Co prawda mam już otwarty tusz i będę mieć teraz dwa otwarte, które będą mi wysychać, no ale chcę z Wami przetestować. Zasłaniam Wam lusterki. Mogłabym oczywiście dołożyć kolejną warstwę tuszu, żeby był mocniejszy efekt, ale dzisiaj się nigdzie nie wybieram, tylko na miasto, zwyczajny, normalny dzień, więc nie chcę się jakoś zmalowywać, a rzęsy wyglądają tak. Bardzo mi się podoba ten tusz i myślę, że może będzie moim ulubieńcem, chociaż po pierwszym użyciu nie mogę jeszcze na razie tak stwierdzić, no ale sami zobaczcie, efekt moim zdaniem jest zadowalający, no z tym, że tak jak mówiłam, ja naturalnie rzęsy już mam bardzo długie, więc niewiele im trzeba, ale fajnie, że ten tusz je pogrubia i podkręca. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, ja się dzięki tej filmie mogłam dzisiaj odpisować. Dziękuję za oglądanie, buziaczki, pa! I dajcie łapkę w górę, okejkę, jeśli film Wam się podobał, bo był troszeczkę nietypowy dla mojego kanału, ponieważ to był taki pierwszy open box i taki typowo, stricte film o kosmetykach. Jeśli Wam się taki podobał, bo pewnie głównie dziewczyny go oglądają, no to piszcie. Pa!